Marcin, pierwszy mecz playoffów za nami. Po tym dwutygodniowym okresie mówiliście, że wszystko może się zdarzyć, że dacie z siebie wszystko, ale to już pierwszy mecz pokazuje, że ta różnica klas jest jednak duża. 0-7. No i tak naprawdę tych wielu sytuacji do zdobycia gola nie było dzisiaj. No niestety nie było wielu sytuacji. No ale Szczęby dzisiaj wygrało, wykorzystało swoje sytuacje. Czy niestety po obiecującej pierwszej tercji przydarzył nam się taki przestój. Szczęby to wykorzystało i skończyło się jak się skończyło. No playoff jest, rządzi się tymi prawami, że jutro zaczynamy od 0-0. I odpocząć i jutro dać siebie wszystko. No niestety mi się daje, mimo tego, że tak jak mówisz, Szczęby jest w teorii, w praktyce może też troszkę lepszy od nas. Ale jeszcze bym nas nie skreślał, gdyż wszystko jest możliwe, tak? Wszystko się może jeszcze zdarzyć. Różnie bywało w playoffach, no ale fakt jest faktem, że musimy wyciągnąć wnioski po takim meczu. I no mi się daje, żeby się tak 4-5 skończyło, to byłby to lepszy wynik. No tam za dużo sytuacji nie było. Niestety playoff jest taki, że to co się ma, to trzeba wykorzystać, bo później już może tego nie być. Tam mogliśmy coś tam może z 2-3 strzelić. Jastrzębie miało swoje sytuacje, wykorzystało i no przede wszystkim musimy jutro zobaczyć nasze błędy rano i podejść wieczorem do meczu od zera i grać. No i starać się zagrać może jeszcze lepiej niż dzisiaj. Nie masz takiego wrażenia, że byliście bardzo spięci, to znaczy bardzo chcieliście zagrać dobry mecz, bardzo chcieliście wygrać, no ale jednak gdzieś to spięcie było, natomiast no Jastrzębie grało na luzie, ten krążek chodził od kija do kija, tam nie widać było jakiegoś zdenerwowania, po prostu grali swoje, wykorzystali po prostu to wasze takie zdenerwowanie, to napięcie? Kurczę, trzeba wiem, no zadecydowały niuanse, błędy i czy byliśmy za bardzo spięci, może nie to, że spięci, no chcieliśmy po takich meczach jak w sezonie, jak wszyscy wiedzą, utrzeć im troszkę nosa. Można wszyscy skazali na pożarcie, ale no skończyło się jak się skończyło, nie po naszej myśli. Ale jutro zaczynamy od nowa i przyjeżdżamy tutaj powalczyć, a może coś urwać. Zmierzę, skąd mogły wynikać te błędy, bo kilka przewag, graliście 5-3, 4-3, jednak ten krążek nie mógł tam pójść dobrze na niebieską, brakowało tych mocnych strzałów, które prezentowaliście w sezonie. Jeżeli już strzał był, to naprawdę tak lekki, że zapewne bramkarz kategorii junior by ten krążek po prostu złapał. Czy może, a ty bym powiedział tak, że brakowało nam, czego nam brakowało w tych przewagach i mi się wydaje, że, aby to powiedzieć, czegoś takiego, co Jastrzębie miało, tak? Bo sekundę przed krążkiem i my tego nie mieliśmy, a jak już szło podanie jakieś, to w ostatnim momencie albo gdzieś odskoczyło, no albo tak jak mówisz, strzał gdzieś szedł, spadki i dolatywało jak dolatywało, ale no jak mówię, trudno, przegraliśmy, podchodzimy dalej, gra się do 6-2, na razie jest 1-0 dla Jastrzębia. No faktem jest też, że oni tam no mają mocny skład, mocne 4-4-5. My kończyliśmy już później na 3, no ale nie ma co gdybać, nie ma co mówić. Jutro zaczynamy od zera. No i playoff tak jest, tam nie ma 3 punktów, tylko jest 1-0 i koniec. Jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec. Trener ciągle krzyczał z ławki, żebyście grali agresywnie, żebyście walczyli, przepychali się tam z zawodnikami, próbowali ich sprowokować. No, brakowało tego. Gdzie ta zagłębiowska agresja, gdzie ta walka? Bo dzisiaj no, akurat nie było tego tak widać w 100%. Mi się daje, że walczyliśmy tylko w pierwszej tercji do stanu 0-1, czyli 1-0. Pierwsza tercja jeszcze w miarę wyglądała pozytywnie, o ile można powiedzieć, że się traci bramkę, wygląda to pozytywnie, no ale jeszcze pierwsza tercja jakoś w miarę to wyglądało. Później tak jak mówię, druga przestój, jeszcze mnie nazwy, to co miało strzeliło i czy byliśmy mało agresywni? No nie wiem, jutro będziemy analizować ten mecz. Pierwsza tercja na pewno, jak mówię, była dobra, no ale mecz trwa 67 minut, a nie 20, także mam nadzieję, że to jutro jakoś się troszkę odwróci i jeszcze sprawimy niespodziankę w tym playoffie.